Nowa piosenka Świetlne cienie dostępna już teraz na kanale Kamerzysta. Sprawdź link w opisie. Witam Państwa, bardzo serdecznie, jestem kamerzysta i po mojej prawej stronie znajduje się Karinka oraz Mariusz. I Mariusz zaproponował mega, ale to mega dobry pomysł na film. W dzisiejszym odcinku spełnimy marzenia naszego fana, żeby tutaj znaleźć się w tej rezydencji razem z nami i spędzić jeden dzień. Fan nasz ma 8 lat, jest to naprawdę młody, przesympatyczny człowiek, przynajmniej tak przedstawił go Mariusz. No i cóż, ja cieszę się, że mogę spełnić marzenia tak młodej osoby. Ja bardzo lubię takie po prostu dobre uczynki. Tak, dokładnie. Więc jeżeli ty również chciałbyś się tutaj znaleźć razem z nami, spędzić z nami 24 godziny, no to nie pozostaje nic innego jak zasubskrybować ten kanał, czyli taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz tutaj na moim paluszku, kliknąć tam na dole, zostawić łapeczkę w górę, no i napisać dowolny komentarz, a my wybierzemy jedną osobę bądź dwie osoby, które będą mogły spędzić z nami 24 godziny przy najbliższej możliwej okazji. Także cóż, on... Przyjadę po niego, nie? Bo on się obrazi na mnie jak... Ale on będzie z mamą, czy jak to wygląda, ta cała sytuacja? On jest ogarnięty taki, wiesz, jak na swój wiek i ten, on sam będzie. Sam będzie, tak? Ale z 8-latek będzie sam? No ja po niego pojadę tam, na miasto się umówiliśmy. Na mieście się umówiłeś z 8-latkiem? Dobra, po co tak doputujesz? Zaraz będzie, okej? Okay? Dobrze, to co, jedziesz po tego naszego fana i tak. Spędzamy z nim cały dzień. To dobra. Musimy jakieś atrakcje zrobić. No to ja z Wiolą zaraz coś wymyślimy. To wymyślcie coś. No. A wiesz, co lubi? Wiem. Ale nie mogę wam powiedzieć teraz. No dobrze, 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 przyjedziemy, coś wymyślimy, tak? Jedź. No co, fajnie, Karina. No fajnie, pamiętasz, jak była ta dziewczynka, ona wtedy treściarza bardzo nie lubiła, no ale no było. Ja się cieszę, że mogę spełniać marzenia naszych fanów. Ja też. Co my? Ale co to w ogóle ma być? Typie! Proszę, jest najlepsze, ja oglądam wszystkie wasze filmiki, jesteś mamą tego całego domu. Ale zostaw mnie! Nie, nie zostawię cię! Nie zostawię cię! Typie, ty masz coś z głową? Nie, kamerzysta, ja was kocham! Kamerzysta, ja was kocham! Ale odciesz ode mnie! Wszystkich was kocham! Ale odciesz ode mnie! Ale odciesz, czemu mnie łapiesz, kurwa? Wszystkich was kocham, ciebie też, ale to się nie odstawię! Ten typek jest zrównoważony! Dobra, Mariusz, ja rozumiem całą tą sytuację. Nie, nie, przepraszam, nie rozumiem, kurwa, tej całej sytuacji. Ja was kocham, ja też nie każdy filmik i was oglądam. Ale ty ją złapałeś. Ale ty przyjechałeś z jaką mamą. Zawsze to jest posprzątane. Człowieku, zobacz. Zawsze tam posprzątała. Zawsze się tego szturić. Ale ja się nie przyjechałam. Zajebiście was posprzątałeś. Chaos! Ty jesteś z normalnego domu? Ja? Tak. A nie masz jakichś takich żółtych papierów, czy coś? Nie mam. A co to jest? Dobra, weź mu może jakąś, nie wiem, spokojnie, spokojnie, uspokój się troszeczkę, może jakąś herbatkę, kawkę, jak z Mariuszem kawka tutaj przyszedłeś. Może nie, może rzeczywiście lepiej nie. Herbatkę, może herbatkę. Jakąś, tak? No usiądź tutaj. Proszę bardzo, ciebie usiądź. Zajmij się nim. Przychodzi do mnie, kiedy ja sobie leżę i przepraszam bardzo, przytula się, co to w ogóle jest? Kim on jest? Dlaczego nie ma 8 lat? Nie wiem. Tłumaczysz mi to, dlaczego on się w ogóle do mnie przytula? Przecież to jest chory, dlaczego w ogóle takie osoby wpuszczasz do domu? Dlaczego w ogóle... Ja go nie wpuściłem, on sam wszedł. On sam wszedł, ale można nagrać z tego dobry odcinek. Wiesz, tam wszedł. Można z tego dobry odcinek nagrać, typek jest chory psychicznie. No i co, będziesz z chorych psychicznie ludzi nagrywał odcinek? No to jest chamskie. Chamskie, nie chamskie, ale muszę mieć materiał na dzisiaj, oszukał mnie. Oszukał mnie, ja muszę mieć materiał na dzisiaj. Mariusz mnie oszukał, ale muszę mieć materiał na dzisiaj. Nie będę mieć innego filmu. Na Mariuszu się zemścić. A dlaczego mnie oszukał? Oto jest pytanie, dlaczego mnie oszukał? Ja nagram sobie z tego chorego typa. Chory jest, ale nie nagram jest sobie. Może Mariuszu, wiesz. Że co? No nic nie można brać. Że co? No domyśl się, o co mi chodziło. No bo brzydki nie jest, tak? No ale... Mariusz też, to samo, nie? Dobra, nie. No... Dobra, musimy nagrać z tego odcinek. Nie wiem jak, nie wiem gdzie. No to ty zawsze coś wymyślisz. Ale no to jest chory, niech on się już więcej do mnie nie przytula, bo się, ja bardzo się niekomfortowo wtedy czuję. Przychodzi, przytula mnie w ogóle tutaj za... A. Ty naprawdę masz coś z głową, czy nie masz nic z głową? Bo się zastanawiamy nad tym troszeczkę. Wróciłem się trochę. Mogłabyś mało posprzątać? Proszę się, mamusiu. Co to jest? Posprzątaj, zaczek jestem brudny. Mogę się posprzątać? Proszę cię. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Proszę, posprzątaj to. Ja nigdy nie byłem. Paczek się ubrudziłem. Zobacz, co, jestem ubrudzony. Proszę, zaczek, mamo. Posprzątaj to. Proszę, posprzątaj. Masz posprzątać. Posprzątaj, posprzątaj. Posprzątaj. Oh, wow.
to widzisz? Ty to widzisz? Jak to dziecko to mówi za pokoju i powiem, to nie wiem. Ja to jest, ja już jestem podirytowany tą sytuacją, bo to jest przesada. Miał przyjechać do mnie, a co on w ogóle robi? Miał przyjechać też mój chłopiec. Dobrze, to już nieważne, ale miał przyjechać do mnie, a takie rzeczy odwala, no bez przesady. Przewietrzyłeś się? Już lepiej, tak. Dobra, posłuchaj, bo sytuacja wygląda dosyć dziwnie. Wyglądasz na normalnego typka, masz dziary, masz zegareczek, masz zadbaną koszuleczkę, buciki, wszystko ładnie, tylko zachowujesz się troszeczkę jak chory. Bo nie ma teraz mamy i chciałem, żeby ktoś o mnie zadbał i Viola jest teraz moją mamą, ale ona do mnie uciekła. Nie ma kto mi posprzątać. Gdzie jest Viola w ogóle? Viola jest u siebie w pokoju, ale już wszystko posprzątała, więc ten temat możemy zamknąć, tak? Dobra, Mariusz, chodź na sekundę, chodź na sekundę. Co? Powiedz mi proszę, skąd ty go wziąłeś? Kolega mój, no dobry taki. Kolega? To nie wygląda na twojego kolegę. A na co? Nie wiem, na co to wygląda i nie chcę wiedzieć. W każdym razie typek rzeczywiście zachowuje się jako ośmiolatek. No, mówiłem ci, że dlatego myślałem, że się nie zdenerwujesz aż tak, no bo zachowuje się jak nie. A dawaj w takim razie może zaczniemy, może zacznijmy do niego, tak jak do ośmiolatka. To będzie dobre, no. Weź go uspokój. Ej, spokojnie, zabierzemy cię do mamy, spokojnie, zabiorę cię... Chcę do mamy! Zabiorę cię do mamy! Spokojnie! Słyszysz? Zabiorę cię do mamy! Zabiorę cię do mamy! Marysia przyjdzie! Nie chcę tych twoich cukierków, chcę iść do mamy! Dobrze, zaraz cię zaprowadzimy, usiądź, mama przyjdzie do ciebie, tak? Słyszysz? Ale mama Viola czy mama Karina? Mama Viola. Dobrze, ja zaraz przyprowadzę mamę Violę, tak? Usiądź, uspokój się. Zjedz sobie cukiereczka. Smaczny cukiereczek, wiesz, tak bardzo dobre cukiereczki. Może coś, też coś słodkiego. A co masz? A zaraz zobaczymy, co mamy. I zaraz sobie coś zjesz, dobra? Daj mi coś słodkiego. Dobrze. Ja zawołaj mamy, niech mi zrobi coś do jedzenia. Dobrze, ale to najpierw mamy nic nie powiemy, zjesz sobie słodkie, a potem dopiero mama przyjdzie. Co ty na to? Dobrze. Widzisz, tym trzeba jeść z dzieckiem. Jeść z dzieckiem. Myślę, że lubi. O, płatki! Super! Ameryczka, koronawirus! Tak Dredziarz robił! Dredziarz jest moim panem! Tak Dredziarz robił! Ale co ty robisz? Ej! Dobrze, daj mu to zjeść! Ja jestem Dredziarza panem! Świnia, koronawirus! Nie, no chodź! I co, szczęśliwe dziecko? Takie dobre płatki. Masakra. Co to widzisz? Takie dobre płatki. Co to było? Tak Dredziarz robi. No, Koronawirus. Takie dobre. Ja nie wiem. Zmuszego. Dzięki. Pyszne. Może usiądziesz, co? Ciasteczko mogę coś do tego. Mogę. Dziękuję. Czekoladki tam sobie... No. Ja jestem Dredziarza fanem, on tak robił. Śpiewał koronawirus, kryz. No tak śpiewa, no. Pomyj te płatki? Nie, już nie, skończyły się. Skończyły się płatki. Przynieś mi płatki. Ale skończyły się już. Ale to płatki. Schowaj. Masz jeszcze całą misję prawie. Na to nie jest. Ale to tej mini. Dredziarz tej mini. Co ty robisz? Daj mi te płatki. Dredziarz miał takie płatki. No nie. Nie. Moje ulubione płatki. Dredziarz też je takie płatki. Smakuje ci? Mamy też nie. Dziękuję, że też. Posprzątaj płatki! Mama, chodź! Posprzątaj płatki! Mama! Tu jest za dużo płatek! Ej! Gdzie jest mama? Idź po mamę, niech posprząta płatki! Zobacz, jak to jest syn!
Pan, kogo ty wpuszczasz do domu? Ty jesteś nienormalny? Weź go wywal stąd! Nienormalny jesteś? Co ty robisz? Jesteś chory jakiś? Rzuca we mnie! Kogo ty przyprowadzasz do domu? Co to ma być? To jest normalne? Ja nie mogę przyprowadzać ludzi, a ty możesz? Tak, zawołaj mamę! Ja pier... Dobra, to już... Weź go do pokoju, weź go do pokoju! Weź go do pokoju! Weź go do pokoju. Do pokoju go, do pokoju go! Ja pier... Co to było? Zobacz, co się stało. Wszystko to jest brudne. Dobra, bierzcie szmaty, szybko trzeba wyczyść ścianę. Bierzcie szmaty! Myślisz, że przez to, że zaprosiłeś... Dobra, trzeba posprzątać ścianę! Ja nie będę tego sprzątał. Co za psycho? Co za psycho? Takie rzeczy, takie dymy? Co to ma być? Nigdy nie prosi Mariusza, żeby pogodzić pojechał. Ja tylko z pokoju wyszedłem, rozumiesz to? Ja tylko wyszedłem z pokoju, już takie cyrki? Będę sobie robił co... O, teraz, od dzisiaj mam samowolkę i będę sobie zapraszał kogo chcę do tego domu, bo jeśli tu się dzieją takie rzeczy, to ja też mogę. Co? No wywalcie tego człowieka. No właśnie, domu. Się zastanawiam nad no, tym, nad ale czym się zastanawiam. No ogólnie potrzebowałem filmu, nie wiedziałem, że oddawali coś takiego. Nie ma nad czym się zastanawiać, wywal go z domu, proste. Ale muszę nie wiem, czy już jest tyle materiału. Słucham? Nie wiem, czy jest. Materiał jest ważniejszy. Tak, jest ważniejszy, bo nie będzie mieć filmu żadnego. Co, uspokoił się? No uspokoił się trochę, no. Mi się wydaje, że chyba może zostać. Nie ma opcji. Nie ma opcji, ale musimy dograć. Nie, spokojnie. Ratuj mnie, ja chcę zostać w domu. Niech się ode mnie ratuje. Ja chcę zostać w domu. Zadzwoń do jego matki. Ty, a masz matkę? Mam tutaj, Wiolę. Potrzebujesz rodziny? A w domu nie masz swojej? Mam Wiolę. Ja chcę tutaj zostać. No co ja mam zrobić, no? Masz telefon? Nie może zadzwoń do jego rodziny. Może on nie ma domu, no. Nie mam tego, mam je. Nie, widać, że jest ubrany, nie widzisz, że jest ubrany. Może przed chwilą komuś ukradł, no. Da, no nie wydaje mi się. Schludnie jest ubrany, widać, że matka o niego dba. Schludnie jest ubrany i zachowuje się jak dziecko jakieś niedorozwój. No bo ma je niedorozwój, no nie widzisz, że ma niedorozwój. No zrób coś, no coś ubaczysz. Przyprowadziłeś. Ale co ja mam zrobić? Nie wyrzucicie mnie go. Proszę. Dobra. Tak, zostanie. Dobra, Tak, zostanie. Nie zostanie, nie ma takiej opcji. Jesteś. Ale po co przesadzasz? No przecież nic się nie stało takiego. No jak się nic nie stało takiego? Stało. Nie przesadzaj, kamerzysta, co takiego. Normalny chłopak, no. Tylko sobie siedzimy i rozmawiamy przecież. Aha, a co przed chwilą zrobiłeś? Siedzieliście kuchnię? Siedzieliśmy i rozmawialiśmy kuchnię. Nic się nie stało. O czym wy mówicie? No nie, ja tego nie stało. Nic nie zrobił. Normalnie przyszedłem. Trochę tam suchu jest i tyle też. Jestem waszym fanem i po prostu przyszedłem z wami posiedzieć. No już przyprowadził mnie, co z nim robi. Co mam robić? Nie wiem. A po co go przyprowadziłeś? Tak może wytłumacz nam finalnie, no, po co go tak, przyprowadziłeś? Bo chciałeś ten film nagrać sobie. Nie, chciałem nagrać film z dzieciakiem, który miał tu przyjść, a nie z dorosłym facetem, który jest chory. Ale jakbym ci powiedział, kto to jest, to byś mi nie pozwolił. No na pewno mi ci nie pozwoli przyprowadzić chorego psychicznie typa do chaty. Aha, czyli wiedziałeś o tym, że jest chory? No, bo oni są na tym samym poziomie, dlatego się dogadują. Dobra, mogę zostać w domu? Odwieź go. Odwieź. Nie, proszę, kamerzysta, chcę zostać w domu. Nie odwoź. Dobrze, mnie. Chodź. Nie odwoź mnie. Odwiozę. To na zewnątrz go wyprowadź, ja przemyślę. Na godzinę? Nie, wyprowadź go na zewnątrz. To ja go odwiozę, ale jeszcze muszę gdzieś pojechać. Wyprowadź go na zewnątrz. Aha, udało ci. Ale fajna zabawa, jak jestem szczęśliwy. Wow. Fajnie. Nie złapałeś. Mam pomysł. No. Jak się pozbyć, Wiolka musi pultować jego matkę. No i żeby go... Żeby pojechali do drugiej mamusi. Bo inaczej nie poda nam adresu. A szkoda chorego psychicznie typa wyrzucać za bramę. Przecież on sobie nie poradzi sam. No nie. Dobra, no to... Trzeba spojrzeć, co ma robić. Ona musi udawać jego matkę. Dobra, chodzi za czepu. Wiolka. Twoja pomoc jest potrzebna. Moja? Tak. A przy tym typie? Nie. Dobra, stój! Nie! Tak! On jest chory! Jest! Ja się do niego... Nie, to jest dlatego, że ja się go boję, więc na pewno do niego nie podejdę. Dobra, zejdź Wiola. Ale ty widziałeś, co ona robi? Ja mam ze swoją mamę. To właśnie dlatego będziesz musiała mi pomóc. Musimy się go stąd pozbyć. Nie, musimy się go stąd pozbyć. No to też sobie radę. Nie dam sobie no rady sam. Jeśli go tatą, no to jak pójdzie za tobą. Po co jest mama? Nie, on nie uważa mnie za swojego tatę. No słuchaj, Jolka. Tak, żeby uważał. Nie będzie mnie uważać. Musisz mi pomóc. Musisz podejść do niego i powiedzieć, że jedziemy do drugiej mamusi i do jego prawdziwej matki pojedziecie. A co jak mnie znowu zaatakuje? Nie zaatakuje cię, on ci nigdy nie zaatakował. On się chciał do ciebie przytulić, jak do matki. No właśnie, no. No to dobra, to wytrzymaj, to no bez przesady. No proszę cię! Złapiesz go za rączkę i tyle. Na spokojnie. Jeszcze mam go nakarmić piersią. Dobra.
Zrobisz to? Mam wybór. Mamo! Dobra, chodź! Mamo! Dobra. Mamo! Dlaczego mam się uspokoić? Jedziemy na przyjazd. Ale ja nie chcę stąd jechać! Ale no! Nie chcę stąd jechać! Mamo! Ale ja nie chcę stąd jechać! Chcę poznać twoją drugą mamę. Nie, ja nie chcę stąd jechać! Tak, już? Mogę ci wejść we frisbee. Nie ma żadnego frisbee teraz. Proszę! Dobra, Viola, gramy sobie, to przeszkadza! Cześć, się nie odzywaj! Odejdź stąd! Jechać. Za chwileczkę. Jedziemy lodać i kupię lizaczka. A kupisz mi lizaczka? Tak, kupię ci. Chodź, ja poznam twoją mamę i tu wrócimy, dobra? No. Obiecuję. Idź, Mariusz, zawieź ich. Zawieź ich z powrotem tam, skąd przyjechaliście. Nie wiem, co ten człowiek ma w sobie. Nie dyskutuj, tylko nie. Dobra, w sumie raz. Chcecie, żeby tu został, czy co? Bo ja nie rozumiem. Wy się zachowujecie, byście chcieli, żeby on tu został. Siadaj z tyłu. A mama jedzie ze mną? Ale po co ona mama jechać? Ale jak ja ale ona nie. Ale ja bez mamy nigdzie nie jadę! Viola, ale to jest mama potrzebna do niczego! Mamo, jedzie ze mną! Po co Viola? Viola! Viola, jedź! Dobrze, ja. Ale ja chcę jechać. Nie, ma. Dobra, tata cię odwiezie. Nie, ma jechać z. Tatuś cię odwiezie. A rozumiem, że to no, mama, to tata, tak? Tatuś cię odwiezie. Ale, a mogę wziąć frisbee? Możesz. Dasz możesz. Radę, tak? Beze mnie. Nie, proszę mamo, chodź. Konserwator, weź go zapakuj. Chodź, tata, chodź. Jedziemy. Gdzie musisz jechać? Nigdzie nie musisz jechać. Wsiadaj, ja cię zawiozę. No. A mama z nami jedzie. Chodź, chodź. Nie, mama nie jedzie. Mama nie może jechać. Ale nie róbcie problemu. No i siadaj. No to pojedź z nim. A mama z nami wsiądzie? Chodź, zaraz wsiądę. Nie, ja chcę jechać z mamą. No dobrze. Proszę. Dobrze, i niech on nie pojedzie bez Wiolki. Konserwator, weź mu pomóż może, co? Siadaj, troszeczkę. Konserwator, co to dla ciebie? Mama? Tak, że nie wiem, od razu go wywalić. To chodź. Proszę, przyjdź do mnie, mama. Proszę. Dobra, idź, ona już idzie. Otwórz jej drzwi, konserwator. Mama! Gdzie jest mama? Dobra, zablokował drzwi. Zablokował drzwi i na pewno nie wyjdzie, nie? Chyba, że wyskoczy jakoś przez okno i sobie łeb rozwali. To bardzo możliwe. To bardzo możliwe. Jakby teraz wyskoczył przez okno. Zadowolony? I powiedział, mama. Ale czyja to wina? Jego, on go tutaj przywiózł. No ale dlaczego to zrobił, nie, że jestem jego matką? No bo sprzątasz, łazisz, gotujesz, karmisz czasami i tak sobie pomyślał. A ty kamerzysta, co powiesz? A co ja mam powiedzieć? A co ja mam powiedzieć w tej sytuacji? No, rozwalili pół chaty i fajnie, nie? No właśnie, zadowolony jesteś. A czemu w ogóle sam z nim pojechał? On się jakoś dziwnie na niego patrzył, Mariusz. Ale ten odcinek jest dobry. Ale w ogóle dziwnie, że on chciał z nim Mariusz sam jechać. Mariusz przywiózł gościa, który mu się podobał. Specjalnego. Tak. Aha. I to jest dobry pomysł, żeby ich puszczać ich dwójkę? I nie zorientował się, nie że... wtrącajmy się prawy Mariusza, co on tam wewnątrz czuje. Generalnie ci powiem tak, to co on się nie zorientował, tak? Że on jest jakiś pierdolnięty? Ale no, że nie, jest, nie że ma jest takiej chory? Samej orientacji co chyba. Ale on jest chory, on myśli, że jest dzieckiem chyba. Nie no tak, a Mariusz się? Też jest chory, no bo myślę... Dobra, nieważne co Mariusz myśli, dobrze, zakończ film, Dredziarz. No, nie było mnie dużo, ale mam nadzieję, że zostawicie subskrypcję i łapeczkę. Pokaż i ogólnie obejrzycie nic cały film, cały odcinek od początku do końca. Zachęcam was do najnowszych filmów, bo filmy są coraz lepsze i zasubskrybujcie kanał. Elo.